Cześć, witam w kolejnym odcinku. Widzicie jestem już na faku. Niestety nie mam paka, ale ekspię na super potworkach. Nazywają się Memory of Carvin Lacillum. No. I są one na faku, ale jakie miasto? Hmm. Wiecie kiedy wam powiem jakie miasto? Jak obejrzycie ten odcinek do końca. To wtedy wam powiem jakie to miasto. Ogólnie to one mają mocnego defa. Trzeba na to uważać, bo jak masz słabe skile, to nawet ich nie będziesz trafiał, chyba że postać magiczna. Dlatego polecam chodzić postaciami magicznymi, bo i będą małe hity tobie dawały. No ale tutaj to naprawdę jest kozacka miejscowa na faku. Na faku tu najlepiej, no ale pokażę. To już wszyscy będą tu, tutaj latać. już nie będę miał tajnej miejscóweczki, o której nikt nie wie. Nie będę mógł ekspić, i zaraz o wiadomo. Przecież na Facebooku, na Discordzie będą kolejki, znowu trzeba zamawiać, dzwonić. Czy miejscówka wolna, czy zajęta? No, ale trudno. Ja znam dużo fajnych miejscowych, dlatego wam to pokażę, bo na pewno nie każdy o nich wie. Nie wszyscy tak Tibie zwiedzają, a ja lubię sobie zwiedzać, i dlatego wy mówicie: Wgraj sobie mapki. 100% odkryte. No ale po co takie mapki wgrywać? To ja bym nie wiedział, gdzie zwiedzać. Dlatego nie wgrywam, bo przynajmniej wiem, co zwiedziłem. No wiadomo, nie wiem za bardzo, bo muszę z laptopa sobie jeszcze dograć te mapki, to wtedy będę wiedział. No ale dużo o mam zwiedzone. Teraz będę zwiedzał na faku różne ciekawe miejscóweczki. Jak widzicie, ta jest ciekawa. Ej, co to jest? Verelion Memory. Ale on taki silny nawet chyba był. Wow, jakie potwory wypasione. Z nich coś tu dobrego można dropnąć. Tu nieraz fajne towarki lecą. Taka perła czarna za 3K chyba ona jest. trzy albo 2, ale i tak ładnie. O, oni zjechali trochę. Ech. Memory of car Carnival Sylum. No. Dobre potworki. Myślałem trochę, że mocniej balą, ale dobrze. Dobrze przynajmniej nie muszę. O, jakiś towarek. Ej, 10K, ja dziękuję. 10K wypadło. Wow, memory of... ...kwas. Nieźle, kurde, ta fajna miejscóweczka, no, ale muszę z łukiem tu się wybrać, bo bez woku to naprawdę ciężko tu jest. Bez woku? Dobra, idziemy. U, one z ognia walą jeszcze. Ale mam dobrą technikę. Uciekam i walę. No i dzięki temu jakoś idzie, widzicie? A widzicie, jaki mam level, ile bandysta, no i jednak ciężko je trafić. No i to trzeba z łukiem, no. no ja tak lubię z gwiazdek, bo mały waścik i sobie więcej na profit wychodzi. A co to te leczenie mi tam wychodzi? Te miksturki z halt Haltpotion są bardzo tanie, bo można taniej kupić na markecie. Nie ma takiego was dzięki temu. Jakbym się leczył jakimiś zmany zaklęciami, tak jak teraz, jak suragan, no to wiadomo że. Ja przeważnie leczę się Strong Health Potion. Tak to szkoda. Wasty za duże. No i ogólnie na razie to trochę mi dopaka brakuje, ale nie zabierzam na razie. Nawet jak miał chyba premium TB coiny, to chyba nie będę aktywował. Bo już coraz fajniejsza pogoda się robi na podwórku wodze biegam, a tutaj to tak o... Na no faku na razie chcę sobie pozwiedzać, bo jak będę miał paka, znowu nie będę tutaj zwiedzał. A tu dawno nie spacerowałem, ciekawe miejscówki. Nowa miejscówka odkryta, jak widzicie. No, nie, no może nie odkryta. Wcześniej o niej wiedziałem, ale nie chciałem wam się chwalić. No, a kto wie, niech pisze w komentarzu, co to za miejscówka. A jeżeli mi oglądacie jeszcze w tym momencie, to pod koniec odcinka dowiecie się, co to za miejscówka. Specjalnie robię tak, żeby odcinek był obejrzany cały. Nawet przyspieszony, ale cały. Bo ja wiem, że teraz na YouTube można przyspieszać, bo ja też nieraz. Jak chcę szybko coś obejrzeć, to sobie przyspieszam. Wtedy szybciej to przeleci. No wiadomo. O co nieraz? Odcinek jakiś jakiś. Podcast trwa na przykład 20 minut, przyspieszę go i trwa na 15 albo 12. No i mam czas na następny podcastik. O to chodzi. O, i ciskamy, i ciskamy. O, nawet ich się już nie boję. Na początku trochę wydygałem, mówię jakieś dziwne stwory, ale jednak nie są silne. Jednak nie są silne, ekspa trochę dają. Jak na fakult, to super. Tylko, że HP mają dużo, no? Ale pociśnięcia też mam nieraz takie wale combo, że 500 normalnie. Czyli ładnie idzie. No, już takiego fajnego outfita nie mam. Nubski outfit trochę, a teraz całkiem nubski sobie włączę. Początkującym charem będę grał. Outfit non. Ale ogólnie słyszałem, że jak kupisz za Tibia kojny outfit, to nawet jak paka nie masz, to ten outfit u Ciebie jest. To jest dobre, to taką postać sobie jakoś kupić i z, z outfitem takim płatnym sobie można pocinać fajnie, bo bez paka i można mieć fajną, fajny outfit. A ja takiego czegoś nie mam, bo to drogie, a Hara mi trochę szkoda kupować, bo już tym gram, a teraz jak miał nowego kupić, nie był ostatnio fajnego znalazłem paladyna. Ale nie, myślę tym gram to ten to już nikt taki aurit. Tego szkoda, tam by było mi innym grać. Tym już trochę sobie popykałem, ale inne chary może posprzedaję, tak myślę. Mam dużo postaci. Oj, to właśnie, no, 3K, właśnie to. No dobra, widzicie teraz, co to jest? To jest jednak THAIS. Haha, ha. obejrzałeś to do końca, to teraz wiesz. Nie musisz się pytać w komentarzu. To było THAIS. Tylko nie zajmować mi miejscówki, bo mnie wal, walą te wasze te Discordy. I Facebooki. I tak, będę sobie tu ekspił i tak jak karteczki nie będzie. No, trzymajcie się! Cześć! <grym>